Cześć kochani, witamy Was z mamą w kolejnym vlogu. Lecimy właśnie z mamą na zakupy. Jesteśmy w Bielsku, w centrum handlowym Sarnie Stock i jedziemy po zakupy dla rodzinki. Jedziemy do Ticket Maxa, podobno tu jest taki duży, mama uwielbia Ticket Max, także będzie zakupowe szaleństwo. Co? No może będzie. Zobaczymy. Ticket Maxa jest za nami, ale przyszliśmy sobie jeszcze zjeść z mamą, bo jesteśmy głodne. Jadłyśmy tylko śniadanie u Natalii w studiu Vivien. Jadłyśmy ciasteczka, wypiłyśmy, ja wziąłam dwie herbaty, no i w sumie tyle. A ja zarazem leję z kosy. Więc jesteśmy głodne. Ja nie jestem aż tak głodna, bo jadłam sobie ciastkami, bo dwa razy domawiałam herbatę, czyli miałam podwójną ilość ciastek i jeszcze brałam ciastka z recepcji z nasionkami. Ale tak, jesteśmy głodni, to mówiliśmy sobie panini w salat fantazy, bo nam poleciła Natalia salat fantazy. Za mną widać. Czekam. Przyszły do nas kanapki i się śmiejemy, że śmierdzi ten sos coś. Taki, nie wiem, jakiś kiszony chyba jest. Jest kiszonej kapusty. A ty co masz? To samo co ja. Nie wygląda dobrze, ale na pewno będzie pyszne. Smakowały ci bagietki? Trudia, nie smakowały mi bagietki, no, ale jak człowiek jest głodny, no to wszystko zje. Mama tu się zachwycała, że są w Ticket Maxie bagi. To jest, powiem ci, wyjątkowa. A cena jaka? Taka sama czy większa? Nie, to jest cała torba razem z wkładem i z uszami jest 269 zł. Czyli dobrze? To jest połowa ceny. Lecimy dalej. Potrzebujesz prezentów? O to chodzi, że dla wszystkich. Nie, no powiedz co ja. Naprawdę? Dla wszystkich? Nie masz dla nikogo? To jesteś w tym roku wyjątkowo niewyrobiona. Mam tylko pomysł. Ale to jest dużo fajnych zestawów. Ale mam pomysł. Jak jest pomysł, to już jest połowa sukcesu. O, to co ja mam, tylko domówkę. Zobaczcie, jakie super znalazłyśmy. Dwie świeczki i do tego takie pięknie różowe zapałki. Piękne. Naprawdę piękne. Jaka cena? Nie mogę powiedzieć, jaka cena, bo może to komuś kupię. No dobra. Okej. Okay. Jest fajna. Zobaczcie, jakie piękne mamy teraz łabonki. Makaroniki, ale to jest Klaudia. Makaroniki, tak. Ale wiesz co, to jest w dotyku nawet takie, że można Dyszka. By to zjeść. A i weźmy złoty. Są jeszcze, chcesz więcej? Są. Czy to jest bombka? Tak. Tak, zawieszka taka. Piękna. Jak to będzie pasowała do tych słodkich donatów, co ci kupiłam? Ale jest to mega ciężkie. Ciężkie, no. Musi być żywa choinka. Jak gruchnie, to tylko raz. Znalazłyśmy też taki popcorn. Zobaczcie, jakie super. Jest ich też więcej. Mega, jak ktoś robi taką choinkę nowoczesną, to jest super. Ile kosztuje? Też dyszka. Ej, mamy super. Bierzemy? Patrzcie, jakie wypatrzyłyśmy zabawki dla piesków. To jest chyba ubranie akurat dla pieska. Co weźmiemy Baruszowi? To jest za duże dla Barego. Nie. Może tego Mikołaja. Tu jest taki. Fajnie, a ile kosztuje? 27 zł. Ten jest. A tego? No, też fajne. Zobacz, jaka cena? Bezcenny. Można wziąć i wyjść. 27,99. No tak samo, ale ten Mikołaj jest taki poręczniejszy dla Barego. Wiesz? Bo ma tyle tych zabawek, mam jeszcze on lepsze z tym resztą. Szkoda tylko, że Mikołaj jest jednoroczny, w sensie, że jednosezonowy. No dlatego ten byłby lepszy. Nie bierzmy może. Weźmiemy kostkę jakąś do jedno. Tak. Jest to jest sobie taką, co miał pierwszą. Tak. To już tylko na cenę, w ciekawości. 19, wiesz to. Bierzemy. To jest jakaś mysz, mamo. Wiewióra. Nie. To jest mi obrzydzasz. Nie, to jest fajne, to jest taka wiewióra. Dobra, bierzemy to od tego Mikołaja. To jest idealne. Są też piękne ręczniki świąteczne, które oglądasz. Ale to jest duży. To jest a to chcesz do łazienki? Taki do rąk chciałabym. Do rąk. A ten na dole z Mikołajem? Zobacz. Proszę, tu piszę, że ten stały. No tak. Bierzemy? No może, albo ten, zobacz, to piękny. Do naszej łazienki może bardziej właśnie ten niebieski. Zobacz, na dole jeszcze jest taki. Nie, tam jest taki ściany. A, to jest ten sam. To jest jeszcze taki Joy, to nie, mało świąteczny. To jest Mikołaj, jakiś ten. Dwa mniejsze. A to? Zobacz, też ładne. To mało świąteczne, nie? Ale ładne. Albo białe, z napisem ho, ho, ho. I've been a good girl, nie wiadomo, co się ciebie tyczy. No tak, tyczy się. Tu jest piękny jeszcze. Spójrz. No ładny, ale czarny i ja nie lubię czarnego. A to też nie chłonie w ogóle wody. Teraz w tym mieszkaniu w Katowicach mamy czarną pościel, jest strasznie brzydka. Ale brudu nie znać. Patrzcie, jakie fajne trampki znalazłam w Ticket Maxie. Piękne, ale akurat męskie wszystko. Mama znalazła takie papcieżki słodziutkie, a ja wzięłam sobie do przymierzenia tu dwie pary, bo tu pokaż mamę. Te na pewno. W ręce. 37 i 36, zobaczmy. Te będą wygodniejsze. Okay. Czarnych, niestety tych nie było, są tylko granatowe, ale też są ładne, nie? Mhm. Patrz, jakie te jednorożce w babucie. Chciałam. Dobra. Te mi się podobają też. Na pedikir możesz dawać klientkom. Po usłudze. Idealne są. Te są fajne. Mięciutkie.
Ale takie wielkie będą ci się nogi ocierać, tak jak mi w tych kupach. A mnie we flamingach? To muszę chodzić w rozkroku. A, flamingi też takie wielkie. Niestety te trampki 36 na mnie za małe, a 37 za duże. Dobra, idziemy na start. Nic nie wzięłam. Co oglądasz? Poduszki do Wiktorii, do pokoju. Tak jasno, że mamy napisować? A ta ładna, ze świnką. Mamy plan. Ale są takie mocno dziecięce, co? Nie, o tej myślałam, ta jest nie. Poduszki są chyba na jakimś innym dziale, to znajdziemy może więcej. Na tym domowym, u góry? Za domu są u góry, tak. Nie wiem, czy wiecie, ale mama jest fanką flamingów i znalazła flamingi w wersji świątecznej. Ale to jest taki gresik. Myślisz, że one tak chodzą na Madagaskarze i w innych miejscach? No jak mają chodzić w święta? Na pewno tak chodzą. Piękne. Jaka cena? To jest hit. No ma cenę. Słuchaj, jest za promocji w ogóle ten. Spójrz na to. 6 zł. Winter, winner. Winner, winner. Yes! Winner, winner, Fortiner. Ale brzydki. Jak brzydki? Mi się nie podoba bardzo. Dlaczego? Taki jak jakiegoś. No nie. Sprawdzi, na pewno spodobałoby się to. Zestaw do małego, na małego kosmonauta. Mega. Bardzo lubię po domu takie mięciutkie milusie, jakieś bluzy do chodzenia. Mam taką jedną, brązową. I tam się podobało, ale słuchajcie, jest w ogóle strasznie drogo. Na rzeczy po domu 169 zł, to dość sporo. Ale fajna, ładna taka żywotka. Przyrząd do jogi. I po co? No to podkładania podczas wykonywania ćwiczeń. W różnych będziesz miejscach. Będziesz tak robić? Coś czuję, że będę chyba. Mamy dla ciebie już prezent, więc nie patrz na mnie. Nie patrzę. Dać mi jakieś najlepsze. Mama ostatnio chodzi na basen. I szuka sobie nowych okularków słonecznych, przedsłonecznych do wody. I powiedziała mi, żebym pokazała jej i doradziła najlepsze. Te może. Różowe chcesz? Nie, no. Myślę, że to jest arena. Ja miałam zawsze z tego arena. Klaudia na kostiumy kąpielowe nie. Ja miałam zawsze z tego arena. A ja wezmę te używane już. Spadnięte. O, te będą idealne. Porysowane może, sprawdź. One chciały do mnie iść teraz. Przymierzyć? Może będą porysowane, sprawdź. Może przymierzę, nie? Przymierz. Damy cię na miniaturkę. Uśmiechnij się teraz ładnie i będzie na miniaturkę. Uśmiechnij się. Tylko może kilot jakiś. No dobrze chyba. Tak? No to wiesz, ładne. Ale są wygodne, no nie śmiej się, Klaudia. Bardzo ładne. Ale nie wyglądają tak. Koło nie przylatywało. Jak docisnę porządnie, to nie będzie. Piękne. Mama ma dylemat, czy może lepiej nie wziąć przezroczystych. I pyta się mnie, w których będzie lepiej wyglądała. Nie wiem, czy na bazie nie się podrywa. Zobacz, tu są takie jeszcze. O, to jest coś ładnego. Poczekaj, drogie. Ale to nie są do tego, no co ty. To są do jakichś sportów. Innych niż pływanie. Brzydkie. Czarny nie wiem, będzie miała, wiesz, przeciwsłoneczne. Jakby co, to mama jest kosmetologiem, ale też położę w sklepie posprzątać. Nie? No tak, no bo ktoś porozwalał. Nie tak, trzeba posprzątać. Nie, wezmę chyba tamte. Różowe bierz. A takie twarzowe, nie? Różowe bierz i chodź. Czekaj. Mama szuka zasłon do salonu po remoncie. I spodobało jej się tak. Ładne. Ale muszę tutaj sobie coś ładne znaleźć. Takie szedne. Zobaczcie, co znalazłyśmy dla psa. Flaminga do gryzienia bierz, zamiast tamtej szmaty. Tamta szmata to jest nic przy tym. No. Tam jest dla ciebie napis na ścianie. Ode mnie. Ale bez tego dolnego. Mm. Ładny? Bardzo piękny. No i co, masz prezenty dla wszystkich? Nie, w tym roku nie będzie prezentów. Niestety, nie ma co kupić. Chcesz to? Co to jest? Kubaczka. Nie, on ma naprawdę dużo zabawek, już widzieliśmy jedną. Ale tobie chciałam kupić. A mi? Bawię się i idę baremu. Pobawisz się i dasz psu. Chciałyśmy sobie na drogę taki popcorn karmelowy. Będziemy jeść wracając. Fajnie, pokażę. Ale jak twardy wyszedł na pewno nie, to nie można kupować do leca. No to nie. No świetne. Ale fajny wygląda, ale nie wiadomo, czy dobry, czy nie jest twardy. Rewelacja. Nie sprawdzimy tutaj. No. Zobacz, jak zapakowane. Ładnie, ładnie. Bardzo ładnie. Torba na tyle ciężka, że musiałyśmy się z mamą podzielić noszeniem. Wróciłyśmy już do Dąbrowy z mamą po zakupach i przyszła akurat do mnie paczka. Stwierdziłam, że wam od razu pokażę. Jestem w Esce. Już można powiedzieć po godzinach ostatnia klientka jest dziewczyn. I przyszła do mnie paczka z tymi zapachami, które pokazywałam wam na roomturze. Zapachy z My Fragrance. I chyba wysłali mi świąteczną przesyłkę. Zobaczcie. Nawet mam ozdoby świąteczne. Pięknie zapakowane. Super, nie? Pięknie zapakowane, bardzo, bardzo ładnie. Dwa nowe zapachy.
Zaraz zobaczymy i mam dla was kod rabatowy. Zaraz sprawdzę, czy tu jest zapisane hasło, a jeśli nie ma tutaj hasła, to mam wiadomość na Instagramie. Także zaraz zobaczymy. Okej, tu jest katalog. O, kartka świąteczna, jaka ładna. Super. Życzenia. Czyli tutaj nie mam kodu rabatowego. Życzenia piękne, przeczytam sobie później, bo widzę, że bardzo dużo jest napisane. Jeszcze nawet jest ozdoba na choinkę. Dziękuję bardzo. I ja już patrzę na telefon. Gdzie ja mam telefon? Kurde, masz mój telefon? No, mam. No to weź sprawdź. Na Instagramie? Muszę dojść, no, na Instagramie, na My Fragrance. Ja zobaczę, jakie zapachy dostałyśmy tym razem. Pięknie zapakowane, o, okej. Okay. O, dwa inne chyba do mamy przyszły. White pomegranate, czyli jakiś biały pewnie, chyba to jest ten granat, to się chyba tak nazywa. Hasło Klatex po prostu. A, na hasło Klatex macie na stronie... 10%. Tak, już... Po prostu Klatex. O, jest, tutaj jest ich strona. Może zbliżenie zrób. I serio? www.myf.pl, bardzo prosta strona. Naprawdę bardzo trwałe. Cena może ich normalnie nie jest wysoka, ale one wystarczą wam na długo. U nas stoi ten zapach już ile? W domu. Drugi tydzień, a szczerze nie widzę w ogóle, żeby było jakoś go mniej. Zauważyłeś, żeby było go mniej? Mi się wydaje, że jest go mniej. Trochę, wiadomo, te drewienka napuchły, no nie? Ale mi się wydaje, że to nie jest jakoś dużo na dwa tygodnie. Na pewno pachnie ekstra. I bardzo ładnie pachną, no. To trzeba powiedzieć. Naprawdę super. Jestem poczeskała, znając mnie. Zobaczymy, jaki zapach, czy będzie pasował do dziewczyn do SC, bo chcemy właśnie dać ten zapach dziewczynom jeden. Bardzo ładny, taki wiesz, bardzo świeży. Zobacz, taki właśnie biały granat. Tak. Piękny, mega, taki świeży, cytrusowy. Ale taki biały. Delikatny, taki i biały, no. Tak. A zobaczymy ten drugi, zobaczymy, który damy dziewczynom. Jeszcze twoją mamę możemy zawołać. Moje włosy wydają się pomarańczowe, co jak kurtka. Bo tu jest ciemno. Trochę dziewczyny, no. Tak. Czy po jednym myciu będzie kolor idealny? Ja nie lubię takiego intensywnego różu, więc po jednym myciu dla mnie te włosy będą ideolo. Otwieramy szybko tetę, się nazywa Sweet Peonia, to może ten będzie pasował do mamy. Może. Słodka, jak to się nazywa, peonia to jest... Piwonia? Piwonia właśnie, piwonia. To będzie zapach dla mamy, tak coś czuję. Tutaj salonowy, bo jest tak słodko, zobaczcie na ściankę, kto jeszcze nie widział. Ja otwieram, zobaczcie z tymi zapachami. Jak jakaś przekupa co się z tymi zapachami. Gdyś przyjdzie i pomyśli, że coś sprzedaje. To jest zapach do salonu, myślę. Zobacz, taki słodziutki jak dla dziewczyn. Nie? Taki słodziutki. Taki... Czujesz? Kobiecy bardzo. Taki kobiecy to jest? Tak, 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 tak. Także do salonu wrzucamy Sweet Peonie. Tak pachnie, no dobra. Do salonu wrzucamy w Sweet Peonie, a my może tam ten wykorzystamy sobie. Możemy twojej mamy spadać, czy w ogóle by chciała. To prezent, więc na pewno przyjmie. No, dobra. Nie ma, nie ten, nie... Gdzie nie rozwalisz tego? Dobra, kończ już nagrywanie. Pamiętajcie, że na hasło Klatex na stronie www.myf.pl macie rabat 10% na zapachy. A ja otwieram, zostawiam i wracamy do domu do Katowic. Postawiłam mamie tutaj zapach przy łazience i zawiesiłam taką kukartkę czerwoną, która była, i powąchaj, czy ci się podoba. Podoba się? Pięknie. Fajnie, nie? To jest właśnie ten słodka piwonia. Pięknie. Taki kobiecy, nie? Będzie słodki, ale orzeźwiający taki, tak, zarazem. No to fajnie. Pięknie. I będzie nam tu idealnie pasował. Tak. Będą myśleć, że te piwonie tak pachną. Tak. O, no. Ścianka. Tak. Idealnie. Jesteśmy już w mieszkaniu. Przepraszam was, że tak bez przebitek jak tutaj jechaliśmy, ale dzisiaj byłam cały dzień z mamą. Mama pomagała mi bardzo, ale nie jest takim operatorem jak Kasper, czy jak ja muszę nagrywać kogoś. Także po prostu przebitek w tym vlogmasie jest mniej. Jestem już w domu, dojechaliśmy, ja się umyłam, nałożyłam sobie kremik na buzię, testuję dalej Dame Beauty, także jestem w trakcie testów. Trochę mnie wysypało, mam tutaj takie chrostki, wydaje mi się, że to od jakiegoś jedzenia, podejrzewam, że od nabiału, ale nie wiem, będę musiała to sprawdzić. A teraz weźmiemy się za rozpakowywanie kalendarzy i dostałam jeszcze paczkę od Pop Beauty, rozpakuję ją na Instagramie, więc pewnie jeśli śledzicie mój Instagram, to wiecie, co już tam dostałam. Teraz mam kalendarz od dziewczyn. Dzisiaj mamy numer 17 i 18, ponieważ wczoraj będąc u fryzjera nie pokazałam wam dokładnie co mam, bo nie byłam w domu, po prostu skończyłam vloga z mamą w Bielsku. Więc mamy dwa dni, 17 i 18, no i są to bombeczki, fajnie pod kolor dziewczyny ułożyły, super, i jest wystarczająca ilość tych wieszaczków, także fajnie, fajnie, fajnie. Okej, okay, kolejny kalendarz, szybciutko, NYX. NYX pewnie naszykował nam pomadkę, zobaczymy jaką tym razem. Tym razem Butter Gloss brązowy, okej. Okay. Chyba będę musiała zrobić jakieś rozdanie z serii z tych pomadek. Tutaj bierzemy... A! Miałam otworzyć dwa, co ja jestem? Szalona. Jeszcze jedno, 18. A tutaj NYX Liquid
coś tam, nie wiem, jakby nie umiem tego przeczytać po jakiemuś, nie wiem jakiemu. Taki brusz. Tutaj dwa prezenty, fajnie tak otwierać, dwa prezenty jednego dnia, to jest serio miłe. Można zgarnąć więcej. Tanie, dzisiaj będziesz otwierała 10 prezentów w sumie. Tak, bo jeszcze od ciebie dwa, nie? Z wczoraj i z dzisiaj. Dobra. Tutaj mamy 17, w 17 czekała na nas. Jakiś perfumowany balsam. Fajnie. Żółty, ładny, taki jaskrawy, modny. W 18 coś mniejszego. Też domek, ale mniejszy, coś malutkiego. Szybko, szybko, szybko. Co to jest? Jest zapakowane. Oni tu pakują Light Pearl, jakiś koncentrat pod oczy i na rzęsy. Spoko, coś wzmacniającego. Chętnie przetestuję, może jeszcze dzisiaj nałożę sobie przed spaniem. No i co? Został nam Maybelline kalendarz od Kacpra. 17-18, 17-18 jest 17. O, kolejna baza z Maybelline. Ja bardzo lubię te bazy. Najbardziej niebieską, ale ta różowa też jest fajna. I 18, tutaj malutka jakaś. Lakier do paznokci znowu, Color Show 60 Secret. Okej. Okay. I teraz od Kacpra. Przypuszczam, że to jest naszykowane, tak? Tak. 17 i 18, tak? Tak. Okej. Okay. A znowu biżuteria? Kurde, Kacper. Ja się boję tamtej ubrać przez to, że zgubiłam ostatnią. Ale muszę zacząć chodzić. Którą? No pamiętasz, no zgubiłam tę pszczółkę. A, myślałem, że jeszcze znowu jakąś zgubiłaś. Nie, 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 nie. O, piękne. Najładniejsze chyba z wszystkich. Piękna. Naprawdę najładniejsza. Do mojego serca. Naprawdę. A, potrzebuję tego klucza jeszcze? No, zamki zmieniłem. No to niedobrze. No, ale no dostałaś klucz. Czemu zmieniasz? No, bo tak mówię, kurde, może już ktoś się dorobił czy coś. Aha, dorobił, no. Okej. Piękne, dziękuję bardzo. Naprawdę bardzo ładne, bo najładniejsze z wszystkich, chociaż wcześniejsze też były ładne. A co to takie? Aha, na takim sznurku czarnym, okej. No i tutaj chowam stopy, mam stopy z odrosniętymi paznokciami. W sensie, że mam pedikier zrobiony dawno. I legierka, sorry, kiedy my to wszystko będziemy grać? My jeszcze w nic nie graliśmy, odkąd Cię dostałam. Lato z komarami. Nie wierzę, mamo. Wiktoria, zobacz, co dostałam. Muszę to zagrać z dziewczynami. O co chodzi w tej grze? Nie wiem. Nie wiesz? Znaczy, no nie pamiętam. Wyślij komary na wakacje? Nie kopię się w Bałtyku. W ogóle z tym wiąże się fajna taka anegdotka z komarami. Dlaczego się śmieję? I dlatego, że lubię komary. Chociaż lubię komary, mimo że gryzą, dlatego, że jak byłam mała i Nika się urodziła, to bardzo często przed snem, jak mieszkałyśmy jeszcze razem z Wiktorem, miałyśmy wspólny pokój, słuchałyśmy przed snem bajek, takich do słuchania, wiecie, jakby audiobooków, chyba tak, nie audiobooków. Audiobooki. No tak. Audiobook, no. I miałyśmy taką bajkę na płycie, sklep z zabawkami. I na tej płycie chyba były dwie czy trzy bajki. I tam po prostu jedna z tych bajek to była bajka o sklepie z zabawkami i w skrócie, zabawki tam w nocy, kiedy dzieci spały, co one robiły? Aha, robiły sobie imprezy jakieś. No i zawsze śpiewały, że też komary tam są i taka piosenka, ale ja nie umiem śpiewać. Mogę w sumie zanucić tylko, gdyby komary miały gitary. Jak ktoś zna, to wie, o co chodzi. Dziewczyny wiedzą. Moja mama, moja Wiktoria wie na pewno. Tata pewnie też coś kojarzy, chociaż może już zapomniał, bo nie słuchał z nami tego tak często. No i powiem wam, że sztos, Kacper, sztos. No nie wiem, co to się robi, będę musiała doczytać. Ale no mega. Gracze zakrywają karty na wspólny sztos. Stos, pozbywając się komarów z ręki. Dobra, zagramy. Dziewczyny, w święta może zagramy. Wszyscy całą rodziną, bo można mieć tutaj graczy ile? Od 2 do 6 graczy, także spoko. 5 sekund można grać bardzo wiele graczy, także może w święta uruchomimy Kacper gry. Dzięki, super, super, bardzo się cieszę, że skojarzyłeś komary ze mną. I słuchajcie, z dzisiejszego vlogmasa to tyle. Żegnam się z wami w tym momencie. I widzimy się, no co, w kolejnym vlogmasie, mam nadzieję, że o 19:00, ten poprzedni, przed tym vlogmasem wjechał później, był o 20:00 na kanale, po prostu nie wyrobiłam się z publikacją, ale mam nadzieję, że wszystkie kolejne będą o 19:00, a jak nie o 19:00, to nie martwcie się, jeśli nie pojawi się o 19:00, to będzie pewnie później. Babcia Kasra miała taką dwa razy już sytuację, czy trzy razy, dzwoniła do nas. O 19:05, Klaudia Kacper, nie ma vlogmasu, ja tu czekam na YouTubie, nie ma vlogmasa i na szczęście raz nam przypomniała, bo nam się nie opublikował sam, a za kolejnym razem jak dzwoniła, to po prostu to nie zależało do końca od nas, tylko to wszystko było przez internet, przez co się nie opublikowało, ale mam nadzieję, że już wszystko będzie ok. O 19:00, nie przedłużam, do zobaczenia, pa pa!